Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 4:50. Wyruszam dzisiaj do lasu na Białoskóry, gdzie będę pewnie jeździł przez najbliższe 2 miesiące. Zobaczymy, cały czas będzie kopana militarka. Pierwszy fancior dzisiaj, oczywiście łuseczka. Sporo tego na pewno będzie. Teraz wyszedł jakiś taki mosiężny odłamek. Jak widzicie, piękna pogoda dzisiaj jest. Ma być super. Elegancko. I mam kolejną łuseczkę. I jest pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela. Teraz trafiłem pierwszy kawałeczek pierścienia wiodącego. Dzisiaj na pewno będą trafiały się takie jeszcze. Wyszło coś ciekawego, czyli tłoczek od szrapnela. Kolejny będzie do kolejnego zestawu. Oczywiście po piaskowaniu, bo taki złom to słabo wygląda, ale później będzie ok. Proszę bardzo. Mam następną łuseczkę. W tej chwili już 20 sztuk jest tych łuseczek. Sporo to wychodzi. Trafiłem jakiś guziczek, ale niestety, jak widzę, nie widać uszka na nim. Szkoda. Chyba jest urwane. Może wygięte tylko, ale... Ale niestety czarno to widzę. Tak, tak. Widać, że jest urwane. Pogoda dzisiaj super jest w lesie, tylko komarów sporo. Ale troszeczkę się psikam jakimś preparatem. Tak, uszko. Uszko ewidentnie urwane, ale co to za guzik? Jakiś zieloniutki. O, coś widać. I chyba widać na tym gorejący granat. Tak. Gorejący granat jest. Podoba mi się ten guzior. Takie guziki lubię. Szkoda, że łóżka nie ma. Ale fajnie wygląda. Proszę bardzo. Wcześniej były jakieś same łuseczki. I ten guzik. Wiadomo, tłoczek jeszcze. A teraz mam bardzo fajny sygnał. W okolicach 30. Program Pole 2. Zobaczymy, co to będzie, ale twardo. Korzenie jeszcze jakieś. Jeszcze przy dwóch drzewach. O, muszę trochę to ściągnąć. No, płytko. Płytko to niedobrze. Płytkie sygnały nie są fajne. O, kawałek pierścienia wiodącego, ale troszeczkę większego. I czułem, że inny sektor tej działki da jakiś fajniejszy fant. I teraz wyszedł taki prawie coluśki grzybek. Tutaj, kurczę, jest ułupany, aby był idealny. I ze stalowym czubkiem. Drugi już taki. No, ale prawie coluśki. Fajny. I mam coś okrągłego. To będzie monetka. A co to za moneta? Kopiejeczki. Teraz wyszedł kawałek pierścienia od szrapnela. Teraz wyszedł kawałek pierścienia aluminiowego od szrapnela. I teraz wyszedł taki większy kawałek pierścienia wiodącego. Sporo sygnałów jest. Podoba mi się tutaj.
i dalej łuseczki wychodzą i następny kawałek pierścienia wiodącego. Jestem już w domu, moje poszukiwania zakończyły się tak troszeczkę niespodziewanie. A będąc w lesie, jakieś pieski do mnie dwa podbiegły. Tak się domyśliłem, że one są z właścicielem, więc odezwałem się. Ktoś też również się odezwał za jakichś krzaków. I okazało się, że to pan leśniczy. Poznałem się z panem leśniczym. Tak nam miło rozmowa szła, że już poszukiwania zostały zakończone. Jeszcze przez jakieś półtora godziny sobie rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych w sumie z historią, ale tak czy tak fajna była konwersacja, fajne spotkanie, zapoznanie. No i co? I taki to był wyjazd. Dobra, pokazuję wam te fanty, które udało mi się tym razem wykopać. Łuseczki karabinowe, odłamki od pierścieni wiodących, jakiś element zapalnika, tutaj też jakiś pierścień od zapalnika, taki troszeczkę większy, też pierścienie tutaj aluminiowe tym razem, dwa czubeczki od nabojów, tutaj sama spłonka od jakiegoś naboju chyba z dubeltówki. Tak się wydaje, jakaś myśliwska sprawa. Tłoczek od szapnela, ten ładny zapalnik, troszeczkę wyszczerbiony, jak widzicie, umyty, w środku pusty. Dosyć fajny, z tej strony jak się go postawi na półce, to będzie prawie idealny. Nawet lepiej, bo można w ten sposób nawet go oprzeć. O, taki. Taki to zapalnik, co tam jeszcze, kuleczka jedna ze szapnelka i na sam koniec guziczek z gorącym granatem, ale niestety bez łóżka, szkoda, bo by był fajny guzior. I kopiejka jedna z roku, zaraz wam powiem, 1903. Stan bardzo ładna. I taki to był wypad, troszeczkę krótszy. Komary były straszne w tego dnia akurat w lesie, więc nie dało się, że tak powiem, za długo pokopać. W sumie nawet dobrze, że spotkałem pana leśniczego, bo miałem chyba dosyć już tych komarów tego dnia akurat. Byłem dobrze ubrany, ale to nie radziło, psikałem się. Tak czy tak chciały mnie zjeść te owady. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił do was Grosik, cześć!